jest taki 10 sekund albo 5 jakiegoś takiego delayu. Także w tym momencie na YouTube już powinno być mnie dobrze słychać, także jesteśmy z powrotem, Until Dawn na Furben Streamie. To już ostatnia część tutaj tego streama dzisiejszego z 21 lipca. Uważam, że gra jest na chwilę obecną bardzo wciągająca i od razu wam mówię, już tutaj widzą Furben Streamu, że na pewno to się będzie pojawiać na Furben Streamie i też oczywiście zrobię wszystko, żebyśmy razem z moją siostrą to robili. No tylko wiadomo, no, że to czasem nie będzie czas, nie będzie jak się umówić czy coś. W tygodniu może być z tym różnie. Dlatego te weekendy wydają się być takim najbardziej optymalnym terminem na to, żeby takie streamy robić. Właśnie piątek bądź sobota. Więc myślę, że tutaj no, drugi odcinek z Until Dawn szybko się nie pojawi. Właśnie to prędzej może być następny piątek albo jeszcze dalej. No zobaczymy. No ja będę na bieżąco was informował o tym wszystkim. A co do tutaj tego, co piszecie, no uważam, że tak, że to zakończenie najgorsze, które miałem, to... Znaczy, oczywiście stawiamy, że chodzi o to w tym takim, tym chapce takiej, co tam te potwory te atakują, to jest właśnie najbardziej, najciekawsze zakończenie z tych, co oglądałem. Oglądałem je na YouTubie, aczkolwiek no, nie udało mi się osiągnąć dobrego zakończenia. Dzięki za follow. Eventually, thanks for your following this channel. I'm not sure if you are Polish or... someone from other country, but thank you. Okej. Także wracamy. Jest już Kaśka, zamówiłaś, nie wzięłaś mi nic. A chciałeś coś? A spytałaś? Trzeba było powiedzieć, czy coś. Trzeba było spytać. Nie, no dobra. Jak chcesz, to możesz tam zadzwonić. Nie, i no tam, wiesz, ja nie jestem głodny, więc najpierw coś... Mogę ci zamówić coś. Nie bać. Najpierw ci frytka ukradnę. Dobra, wracamy do Furben Streama. Ze mnie się śmiałeś, zamiast powiedzieć mi, że coś chcesz. Jak to się śmiałem? No ja myślałem, że to jest oczywiste, że jak siedzisz obok kogoś, to się pyta, czy chcesz coś zjeść. No to trzeba było powiedzieć. Dobra. Dobrze, jak chcesz, to ci zamówię. Nie, no ja nic nie chcę, tylko się śmieję. Jesus Christ. Okej, wracamy do gry. Jest Ashley tym razem. Stream jest zresetowany, więc leci nowy film. I kontynuujemy już naszą historię z Until Dawn. Trzeci chapter. Przejdziemy ten chapter, bądź nawet wcześniej troszkę skończymy i tyle. Okej, widzimy, że ten chapter zaczyna się od tego, że bohaterowie zaczynają wywołać duchy. Tylko zobaczcie, ja dałem teraz pauzę i mam tutaj jakiś nowy w statystykach i przedmiotach. Ale to jest to samo. Okej, to jest to menu, ale nasza zawartość dodatkowa. A. Poznaj obsadę. O, czyli tutaj jednak zawartość dodatkowa nie ogranicza się tylko i wyłącznie do downloadable content, ale również do po prostu czegoś, co się odblokuje w trakcie gry. Gdzie jest chyba Hayden, jeśli się nie mylę? No nieważne. Wracamy. Możecie zahamowalnie w pełni poddać się woli innych. Należy z entuzjazmem spełniać każdy kaprys mistrza dusz, czyli nie. Chcę, że nie. Mistrz dusz. A wszyscy obecni ślubują, że zdejmą odzienie na me życzenie. Dobra, będzie grubo. Coś przeczuwam, że będzie grubo. Jestem śmiertelnie poważny. Oj, dosyć. Zaczynajmy już. Prosiłbym. Okej, czyli grają Josh, Ashley i Chris. Ashley, może jako osoba świeża... Pamiętamy, że tutaj Pyringium jest jakby Ashley z Chrisem, czyli Josh może będzie chcieć ich tam, powiedzmy, podpuścić do jakichś dziwnych rzeczy. Okej, jakie było pytanie? Sorry. Z powagą, daj. Z powagą, tak? Dobra. Okej. Czy ktoś tu jest? Czy ujawnisz się nam? Jeśli tu jesteś? Ty pamiętasz, jakie ona miała cechy charakteru? Nie. Ja też nie. Ej, patrzcie, na któryś z was? Ja nic nie ruszałam. Znów się rusza. To Chris. Masz pytanie do ciebie kierowane. Jak to możliwe? To ty ruszasz? Przysięgam, samo się rusza. Ja pierdzić. No pewnie ktoś tam ich troluje. Jak mamy pomóc? Nie wiem, co to ma znaczyć? Musimy wiedzieć, kim jest, jeśli mamy pomóc. To potrzebuje. Mhm. Masz pytanie. Kim jesteś? Możemy tutaj zapauzować, żeby na to pytanie odpowiedzieć. W sumie nie planuję być chyba już na żadnych konwentach. Co, w tym roku już nic? Teraz będę... Aha, jutro idę na Animatsuri. No to... Jutro na chwilę idę na Animatsuri, ale to tylko na sekundę. Później jest Fotokon, ale to jest impreza zamknięta. Dla cosplayerów i fotografów. A jeśli jestem psem cosplayerów albo fotografów? Nie wiem, o co mu chodzi. W każdym razie, jeżeli coś jeszcze się pojawi, to pewnie jakieś PGA, jeżeli ktoś mnie będzie chciał zatrudnić, jeżeli nie, to sama z siebie raczej tam nie pojadę.
I nie wiem, Japanicon być może w Poznaniu w październiku. No to jak na nic, to całkiem sporo. No i jeszcze prowadzę, powiedzmy, dialog z jednym z konwentów w Dublinie, ale na razie jeszcze jakby nic nie mogę na ten temat powiedzieć, więc... Wracamy do gry. A jeżeli chodzi o kostiumy, to... O, to trochę lata. Siostra. Ciekawe. Siostra. Siostra? Gdzie ja? Ach, dajcie spokój, serio. Spytajcie. Jego siostra, Josha. Okej, widzę, że przewidziałaś to z tymi duchami. Nie chciałem w to uwierzyć, bo wolałbym jednak takie bardziej wyprowadzenie flaków. Na razie nie wiadomo, co się dzieje. Albo może on ich wkręca po prostu. Okej, to którą wybieramy? Hana. Hana to była która? Ta, no w okularach. Ta, która uciekła, tak? Ta, którą tam podglądali. Bec to jest ta, goniła. Czyli Hanę wybieramy, tak? Tak, wybierz Hanę. Dobra, niech będzie Hana. Z kim teraz rozmawiamy? Hana? Czy to ty? O Boże! Strasznie to zryte. Josh! Jak najarany jakiś. Jest okej. Na pewno pomożemy przestać. Nie. Stary, to nie wstyd. Chcę wiedzieć, co powie. On ich wkręca. Nie wiem, czego zacząć. Po której ich wkręca? No Josh ich wkręca. Nie, Josh wkręca. Jeśli to jest Hanna, to może... Dowiemy się, co się wtedy stało. To był pomysł Josha. Wytrzymam. Okej. Niech pomyślę. Albo oni razem przeciwko Joshowi. Tak nam co? Tak nam... Tak nam przykro, że... No ja bym dał, że co może... Co się z tobą stało? Dawaj, co się z tobą stało. Hana, tęsknimy za tobą i chcemy wiedzieć, co ci się stało. Powiesz nam? Co się stało? Z... Ty? Zdrajca. A? Wróciłbym jednak do tego świńskiego łba. O co jej chodzi? A wciąż się rusza. Świński łeb, symbol zdrady, mimo wszystko. A? By? I? Ty? A? Nie! Zabij to? Wcześniej nie zabiliśmy! To był tylko żart! Ej, Jarosz, uspokój się, okej? Okay? Musimy dowiedzieć się więcej. Okej, okay, Manuszek chce dorwać. O co im chodzi? No, mały kocie, ty! No tylko tak się dowiedzę. Chcę złapać ci kontrasem za oknem. Dobra. Jak chcemy sformułować pytanie? Kto cię zabił? I ona powie, że Beth, bo ją puściła. Okej. Okay. No. Kto cię zabił? Hana, kto to był? Ktoś wkręca. Kto koło wkręca? Ktoś tu koło wkręca. By? I? Słuchajcie, może coś jest zmieniać? O? Wy? U? Dowód. Jest jakiś dowód. Biblioteka. Jezus Maria! Please! Wiecie co? To jest jakaś ściema. Bez sensu. Josh, nie wiem, co tu się dzieje. Słuchajcie. On ich wkręca. Może myślicie, że pokrywając sobie ze mną, pomożecie mi poradzić sobie z cierpieniem czy coś, ale to nie jest fajne. Josh, nie! Przecież to ty chciałeś użyć tablicy. Ej, uspokój się. To nie jest... Nie będę tego słuchać, okej? Okay? Jesteście żałośni. Dobra, czyli może faktycznie ich nie wkręca. Trzeba za nim pójść. Nie, wyliżę się, tylko dajmy mu trochę czasu. Ja go nie winię! To było chore! Wskażę po prostu odleciał. Może być manipulatorem. Jeśli to twoja sprawka, to otworzyłaś naprawdę niezły cykl. Co? To nie byłam ja! Sprawdźmy to! Przeszukajmy to lipsync quest. Okej, tu masz kolejne pytanie. Nie, coś? Widzę, tylko czekałam na moment, żeby... A zobaczę, wracamy do sytuacji z Mike'em i Jess. Pamiętam, że ona tak gdzieś spadła, jeszcze powiedzieć no stanu. Także teraz, za chwilę się może okazać, że teraz Mike jest przerażony w chuj. No, ale jeszcze wracając jakby do pierwszego pytania o kostiumy. I to kostiumy. Jest jakaś aktualizacja? Nie. Nie, tutaj się nie... A to może ich aktualizacja? Tak, tamtych. To słabe. Dobra, to może odpowiedz na pytanie i... Teraz robię Luna Freya z Finala 15. I robię jeszcze tam inne jakieś japońskie gówno, które japońskie nie bardzo gówno. Was interesuje. A może ja chcę wiedzieć, czym jest japoński gówno w Token Rambu? Kojarzysz taką grę? Oczywiście, że nie, bo japońskie, to jest japońskie gówno. To japońskie gówno. No, więc tak, więc robię to. Jest tam parę innych małych projektów.
poza tym nie wiem, co zrobię jeszcze w tym roku, bo w sumie tak trochę na żywioł lecę, no nie wiem. A jeżeli chodzi o zatrudnienie na IEM-ie i na PGA, no to no nie wiem, czasem się po prostu gdzieś tam odzywają na maila firmy, które chcą cosplayerów zatrudnić na swoim stoisku. Zależy, co masz na myśli przez zatrudnienie, bo może robić wiele rzeczy. A, Katsugeki to jest teraz chyba to anime, które wyszło. Jeszcze nie miałam okazji zobaczyć. No Piotr też śledzi na bieżąco, więc pewnie wie, co mówi. Ale tak. To znaczy, bo wiem, że są dwa anime z Token Rambu i jedno jest takie żenujące dosyć, bo jest co takie... Co to znaczy żenujące? No takie, że jest takie... Że masz te wszystkie postaci, które występują w tej grze, bo to jest jakby... wszystkie postaci, które tam występują, to są... personifikacją mieczy japońskich. Dobra, to już gramy dalej. I po prostu jest to żenujące, bo tego pokazują właśnie tam, że te postacie idą na piknik i jest śmiesznie. Słuchaj, to jest trochę tak, jak jest jakieś anime czy coś o personifikacji jakichś statków, czy jakichś jeżeli ktoś okrętów wojennych. Hetalia to jest właśnie dobry przykład. Tak, albo jakieś, słyszałem o jakichś personifikacjach statków, okrętów wojennych albo jakichś tam samolotów. I że dziewczyna jest F-16, bo coś w tym desen. Nie wiem, to jest po prostu... No Japonia, tak? No. Okej, wracamy, słuchajcie, bo tu się fajne rzeczy też powinny wydarzyć. Mike szuka Jess, która spadła. Ona tam chciała mu pozować chyba do zdjęcia, jeśli się nie mylę, i gdzieś znikła. I tutaj spadła. Taki suspens zrobił. Śmieszne, bo to nie jest. No i chyba nie będzie śmiesznie, bo pewnie będzie zapierdzielona jak pies. Więc szukamy. Co to traktor jest jakiś? Taki pług? No wygląda jak traktor, już jest taki. Kotku, jesteś tam? Kurwa mać. Może zastąpić. Wow! Yes! Znowu zrobili to samo. Znowu najpierw nic tam nie było. Tak. No ja to chyba pójdę wymienić gacie. Ktoś mi pisał, że powinnam mieć gacie na zmianę. Ja nie wierzyłam. Okej, ale to... do kogo on to gadał teraz? No to Jess. Czy to jest maska? Maska. Czyli to jakiś mechanizm był, który to uruchomił. Tą maskę. Mój sens się życia! Po angielsku pewnie by to lepiej brzmiało. Brzmi to doskonale po polsku. Okej, prawą gałką jak coś tutaj mamy, kontrolujemy latarkę, tak? A lewą kontrolujemy postać. Na następne streamy to musimy chyba... Jezus Maria! O mój Boże! Nie! Jakie to było dobre! Co następne streamy? Trzeba siedzenie jakieś załatwić lepsze, bo to jest... Tak? No nie, mi plecy już bolą. Nie, no mi jest bardzo git. Nie, może ja jestem stara i mnie bolą plecy. Jeśli wyślesz to komuś... Jakiś dźwięk się strasznie zdublował w ogóle. Nie, bo ona ma filmik. Aha, dobra. Nie wiedziałam, że masz taki fajniusi kobiecy głosik, Michael. Michael. Wygląda na to, że ludzi najlepiej poznaje się napędzając im stracha. Młody, zostaw to. Ja bym go w ogóle sądzę. Co tam jest? Musisz się lepiej... Okej, niech będzie. Dobra, wygrałaś. Niech będzie. Wkurwiła mnie. Dobra, wygrałaś. To nie były zawody, kochany. Ale wygrywam. Jak zawsze. Mały, nie złapisz, zacznijmy. Znowu ten okay, widzieliśmy, ale to widzieliśmy, jak była ta scena z Beth i z Haną ten rok wcześniej. Tak. Czyli ten sam morderca, bądź jakiś zwierzę, które tam morduje. Coś nie, to jest zajęty teraz. Okej, okay, co tu się wydarzyło? Teraz nie spojrzałem. Z Jess chyba urosło, tak? Spadło. A zresztą? Co się wydarzyło? Romantyzm. Wiesz co, tego kota, ja stąd wygonię, bo... No, zostaw go. Nie, bo to okno coś zaraz rozpieprzy. Kocie? No, koniec zabawy. Wiem, że ciemki są fajne, ale... No, więc wracając jeszcze do tematu zatrudnienia, no to albo właśnie to przez znajomych... Jezus, no rozeszła tą osobę. ...którzy szukają gdzieś tam właśnie partnerów do współpracy, albo po prostu imprezy same piszą na maila. Dobra, lecimy. O, tutaj coś od razu niemalże. To miłe, że mówisz, że nie jestem stara, ale czuję się już staro. O, jest totem. Czarny? Nie było czarny. Czerwony. Czarny totem. Czerwony. Patrzymy. No żółty znowu. Żółty. Nic mi to nie mówi zupełnie. Obejrzyjmy jeszcze raz. Żółty pomo... Czekajcie, kurwa, znowu ten strzał.
pomoc. Przynosi nadzieję pomoc wykonania przyszłego wyboru, bla bla. Obejrzyjmy go. No to, a to już trzeci żółty, zobacz, trzy żółte, jeden brązowy i jeden czerwony. Czyli na razie czarnego ani jednego nie mamy. I Fortun to jest biały, tak? Dobra, to w takim razie żółty. I co, co tam mieliśmy? Że ktoś przechodzi przez murek. Latarki mają dwie. Mają latarki i... A czy tam są dwie osoby? I przy tym, przy młynie, przy tak, młyńskim na jakiś, kole. Na jakiś taki młyn. I leje się woda. No dobrze. No, a tam chyba nic nie będzie. No, jazz, please. Ok, przynajmniej zostawiają ślady, nie tak jak w tym filmiku, co tam bez Haną uciekały. Idą przez las mroczne. Słuchajcie, naprawdę, te, niektóre te lokacje bardzo... Mam wrażenie, jakby były są żywcem wyjęte z Alana Wake'a, jeśli chodzi o ich design. Tylko, że w zimę. A tam były takie podobne lokacje w lesie, tylko nie było zimy, nie? Kocie, zostaw te ćmy. Nie złapiesz ich i tak, a tylko szybę mi zbijesz. Strasznościowo. Strasznościowo. To projekt pysznościowy. Słyszałeś to? Okej, coś się czai. Dobra, już mam w dupie tego kosa. Halo! Jest tam kto? Oj, Mike chyba ma brązowe gacie. No rzucaj, rzucaj. Fajny lip sync. Jezu, jebane zwierzęta. To jeszcze nie był wilk. Chociaż chyba nie będę się aż tak bać wilków tutaj. O, jest Michłakę przyszedł. Dobroczynność Michłakę? Padła. Tak. Który Michłakę? No, Francuz. Michał Francuz przyszedł? Tak. Michłakę? Michłakę. Witaj Michłakę. Ale witaj, witaj. Dobra, czyli dobroczynność spada. Nie mam pojęcia, w jaki sposób to miało wpłynąć na dobroczynność, ale niech będzie. A widzisz. No bo ona nie wie, co ja mam na myśli, jak ja mówię Michłakę, rozumiesz to? Michłakę. Teraz już będę wiedziała. Sautem to był jakiś traktor, chyba to masz na myśli, tak? To jest traktor. No, było przerażające. Odskoczyliśmy bardzo. No bo znowu zastosowano ten motyw, że już niby że już po wszystkim, okay, a okazuje się, że nie. No, to jest najbardziej przerażające. Dobra, myślę, że tutaj coraz więcej tego będzie. Okej, okay, jest maska znowu. Zobacz. Czekaj, zobacz. O nie! I zaraz znowu... I to jest ta maska, kurczę. Tak, chyba tą maskę miała ta osoba, która puściła te... Znaczy puściła, albo próbowała im pomóc. No w sumie faktycznie tutaj dobrze, że to wskazujesz, no to... No, ja myślę, że próbowała... Stara górnicza maska gazowa. Wnosząc po informacji zapisanej w środku, należała do górnika nazwiskiem Billy Biles. Billy Biles. Czyli co, jakiś potencjalny tutaj morderca? A ciekawe, czy... Był może, w więzieniu a i... A może ten, co był w więzieniu właśnie? Obczaj a to zem, a może się zemścimy na niej, wystrasz. Dobra, to wystrasz. No co, ona myśli, że jest taka śmieszna? Może się wyluzuje atmosfera trochę. Haha, żart. I co, nie ma jej? A jak ona spadnie do wody? No to jej wina. No i zmoczyła dupę. Mokra dupa. Nie basz się. Cię sobie, Jess. Nie basz się teraz ze mnie śmiać. No oczywiście. To jest nieuczciwe. A jak ty to robiłaś, to było okej, tak? Ja cię tylko wystraszyłam, nie zmoczyłam. No już, zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby cię rozwiązać. No. To może idźcie do tej szansy. Nie to miałem na myśli, Marienka. Ja bym wolała zupę. Aktualizacja statusu. No się... Kurde, wkurza mnie to! Muszę ciągle jeszcze przerzucić. No to weź to zostaw tam. Okej, okay, czyli tam jakoś minimalnie tam... Tylko weź dociągnij do końca, bo mnie denerwuje, jak ty zostawiasz... Gdzie tu? No tak do końca. No bo za chwilę będzie totem i trzeba będzie zmienić. Totem. Nie ma optymalnego miejsca dla czatu, kurde, podczas up and down. Na górze.
Dobra. Nie, zostaw. Jezu. No coś tam jest więcej? No być może jest, tylko że właśnie oni sobie, wiesz, jest ten hak, ten rzeźnicki taki. Ten sam. O Jezus, prawie w niego wlazł. Nie, nic więcej nie możemy tu zrobić. Dobra, to wychodzimy. Jezu, ja szczerze mówiąc już zapomniałem, co oni właściwie mieli zrobić. Oni idą do chaty się ruchać. No. Aha, dobra. To nie mogli tam? No, widocznie przeszkadzali im. Nerdy im przeszkadzały. Nie, w sensie tutaj, teraz. A, no nie wiem, trochę zimno jest. Nie tam. Ona zaraz zamarznie w ogóle, bo była w wodzie. To znowu jakaś saranka. Nie, już mnie to nie przeraża, bo to jest takie... Sarnie żniwo, takie polecam panu filmu. Co to ma być? Chyba nie chcę wiedzieć. Płacz okay. Dziecka? Coś czuję, że zażynają tą sarnę, po prostu to działa. Kurwa, to było... O, to było straszne. Okej, okay, że najpierw to było takie wicie się, a potem taki final cios jakiś, tak. Więc trzeba, żeby po prostu coś zarżnęło tą sarnę, czy tego jelonka. O, no jest zajebany. I jeszcze paruje, jest cieplutki. Jezu, grubo się dzieje. O chuj, czekaj. Jakieś zwierzę. Wilczek. Grubo. Młody. Jezu, chyba się z tego nie wyliczy. O kurwa. Chyba zabij go, nie? Hej, Staruszku. O mój Boże, no biedaczysko. Już dobrze. Już w porządku. O, Majko, on tak strasznie cierpi. To już długo nie potrwa. Okej, Staruszku, już nie długo. Coś wciągnęło. Tak. Dobra, ta gra się w końcu zaczęła. Oho, cała bateria. Trzeba będzie zaraz wymienić. Zaryzykuj skrót, czyli to zabiłem kogoś. Nie, nie sądzę. Udało się. Przez młyn, jak będzie młyn. Chyba właśnie trafili do młynu. Wstawaj, musimy wiać! Przecież wiem! No to wstawaj, kurwa! Wilk jakiś, czy... Co? Otwór? Miałem to pod kontrolą. Cały czas. Nie pierdol! Nie, 100%, 110. Okej, było ciekawie. Czuję się jak w jakimś maratonie. W sumie słusznie. Już nie jest ci zimno? Tak, na pewno. Tak, zaraz tutaj coś wyskoczy. No nawet go nie widziałam. Ej, to coś się nie wparuje, obiecuję. Tak, skąd ta pewność? Z tego, co pamiętam ze szkoły, niedźwiedź nie potrafił otwierać drzwi. Do samochodu potrafią, widziałam. To? Gdzie? Chyba w filmie jak Misi Ogi, kurwa. W internecie. No. Naprawdę? Okej. Okay. Ale to nie jest internet, Jess. To rzeczywistość. I obiecuję ci, że żaden niedźwiadek nie otworzy drzwi. Niedźwiadek. Chyba masz rację. Coś tutaj jest już, to wczy się. Okej. Już prawie czuję się komfortowo. Prawie. No tak. Normalka. Aktualizacja efektu motyla. O, mamy tutaj w ogóle dwa efekty motyla. Mike jeszcze z pomocą, Jessica z pomocą. Jessica doceniła bohaterstwo Mike'a. Ale Mike już nie dał rady zaimponować w obliczu presji, co? Co? Jak to? Nie, przecież uratował ją. Przesuń dalej. Co tam jest jeszcze? Coś na potem. Sam znalazła keybase, a to było już. I zostawiłem. Jakieś dziwne w ogóle... kolejność tych motylków. To nie jest przytulny domek, który obiecałeś, Mike. Fakt, trochę jakby przewiedny, nie? Wiesz, tu jest kominek. No, możemy podgrzać atmosferę i bez niego. Mike, jestem damą, a dama potrzebuje romantycznej scenerii. Okej.
Dama chciałaby się wtulić w swojego faceta w blasku płomieni, z kominka i przy nastrojowym świetle. Jak zaczniemy się o siebie ocierać, też zrobi się nastrojowy. I on teraz pójdzie coś ogarnąć, ona zniknie i będzie po wszystkim. Ogień i oświetlenie. Tak, moja pani. No dobra, czyli znowu status aktualizowany. Dobroczynność wzrosła, dowcipność zmalała, romantyzm też. Niech będzie. No to szukamy jakiegoś tutaj sposobu, żeby rozpalić tu ogień. To zimno ci? No, no jak wpadła do wody. Zgubiłeś telefon. Ale już chyba dawno go zgubiła. Gdzie on jest? Ale co? O co ci chodzi? Nie ma go! Zniknął! Czaisz? Jest powoli! Co zginęło? Mój telefon, Sherlocku! Nie ma go! Morden! No nie! Musiał mi wybać na zewnątrz! Trzeba będzie wracać pewnie. Słabo. Jak go nie znajdę, starzy po prostu mnie zabiją! Przecież możesz kupić nowy. To już chyba czwarty w tym roku. A, no to pozdro. Okej. Dobra. Pomogę ci go szukać. Musi być na zewnątrz. Tak, ale... Na dworze grasuje teraz cały ten... Niedźwiedź. Cały ten niedźwiedź. Całe te. Dobra. Całe te. Szkoda tylko, że przez to twoje durne straszenie jestem cała przemoczona. Końskie zaloty. Przepraszam, Jess. Telefon pewnie wpadnie wtedy do wody, więc nic już z niego nie będzie. Bomba. Ej, wynagrodzę. On chyba wpadł gdzieś w jakiś, jak tam był most, pomost jakiś czy coś. Tak mi się wydaje. Kurde, co to tu robi? Tak nie zauważyłem. Okej, coś tu znalazł Mike. Mamy paczkę zapałek. Free Eagle Safety Matches. Jeśli nie chcesz baraszkować z bryłą lodu, to może rozpal wreszcie ten ogień. A może on lubi? Co go szkalujesz? No, obróć to. Nie mogłeś się doczekać, żeby to powiedzieć. Boże, naprawdę takie referencje robicie? No co, czyli nic nie wynika z tego, dobra. A, po prostu to bierze, okej, to po co ja mam to obracać? Nie wiem. No, w każdym razie mamy zapałki, to przydałoby się jeszcze no coś do podpalenia tymi zapałkami. Pewnie jakieś gazety, albo może jakieś... Pięknie. To powinno rozgrzać atmosferę. I coś się pierdzielnie, oczywiście. No oczywiste to było. Co się stało? Wszystko okej? Co ty robisz? Chciałem włączyć światło. Widzę, głupo, szkoda, że je zepsułeś. No właśnie. Coś jest nie tak z elektryką. Elektryka to tobie siadła. No to jest ciepło. Okej, czyli to zdjęcie? Hany. Z meczu nic rogo. Co się działo, jak mnie nie było? Nic, zapałki otworzyłem. I ona mówiła, że jak się nie chcesz walić z brum tego, to lodu, to... No mija dobrze weekend, no siedzimy i streamujemy ją kiedyś dom. Jest bardzo, bardzo tak chillowo. Zdjęcie z meczu tenisowego. O, mam zabawkę. Co? Co? To co zamówiłaś? Zamówiłam longera i on był w zestawie. O! Normalnie jaki device. Longer to jest jakiś Tetris. Tak. Okej. Okay. Andy, to nie dla kotów jest. Hanna w trakcie zdobywania brązowego medalu podczas zawodów Alberta Junior Invitational 2013. Brązowy medal, czyli umiała grać w tenisa. Nie dość, że wgrała, to jeszcze miała jakieś sukcesy w to. Także Hanna jest tenisistką. Była tenisistką. Ciekawe info. Zapisujemy sobie tam z tyłu głowy. No i szukamy tutaj czymś, coś czym można by tutaj rozpalić. W tym, a może tą książką. A to za książka? Kara... Kama Sutra. Kama Sutra, dobra. Obejrzyj z tyłu. No chciałbym tylko... Nie da się. No nie da się, no to trudno. Raczej po prostu bierze to. O Jezus. O kurna. Ci to byli pomysłowi. Pozycja, w której jeden z kochanków silnie obejmuje swoimi udami jedno lub oba uda partnerki partnera. Zdobywam pozycję zaciśniętej klamry. Wiele stosowań rozkoszy w całej i duchowej i czesnej formie. To, czego mąż musi najbardziej pożądać w swojej żony lub kochanki. Ta ma rozkoszą wzajemnie. Intymne rozkosze ciała są bowiem wyrażone zarówno do czesnych uczuć, jak i duchowej. Uwaga, jesności. Robię recenzję KFC i tak wygląda mój ląd. Czy ty kolonowisz jesteś?
otwarte, nie za pozycję zaawansowane, znane jako graj tracący struny. Często towarzyszy inne nazwane różnie, choć przed zasad określa zazwyczaj jako mianem rozkwitającej różyczki. Super. Chciałem to wiedzieć. No dobra, słuchajcie, to jest typowa klisza horrorowa, czyli zasłonka w wannie, także odchylamy ją. I co się wydarzy? Uwaga, uwaga! Na razie nic, ale później coś. On był takim debilem, że to zrobił? Co tam chciałeś znaleźć, Mike? No tak trochę właśnie sobie tłumaczysz właśnie, że coś ci nie poszło. I tak coś tam będzie. No to patrzę właśnie, czy nie? Coś tam będzie. No i trudno. No trudno. Jezus, ten kot myśli, że coś... Chwila. Mały. Nie złapiesz, zabliźmy, bo to jest... Zostaw to. Idź się stąd już, w tej chwili. Nie mam pojęcia, jak ten chapter będzie trwał. Postaramy się go dograć do końca. Dobra, to może spróbujmy po prostu tych zapałek już użyć teraz. Być może tam coś już jest. Pamiętaj, że było ostrzeżenie przed ogniem. Pamiętaj o tym, nie? No w sumie, faktycznie. Dobrze na tym zapomnieć. I to może ona była. Mhm. Zostaw to! Kurde, jaki to jest uparty kot. Okej, wkładamy drewno. Dobra, zostaw go. No bo on mi to tą szybę rozwali. Rozpalamy. Jestem. Jak szybko, Boże, jak ja bym chciał, żeby tak szybko to płonęło. Bardzo ładnie. Brawo. Jak grilla rozpalam, tak nie jest. No dobra, moja pani. I co teraz? Wnioskuję, że ta lampka jak się przewróci, to tak myślę. Szkoda, że nie mamy czegoś mocniejszego. No, czy ja masz albo alkoholem się poleje i... No, nie wiem. Gdybyś dała mi znać trochę wcześniej. Wiesz co, chyba nie jestem w nastroju. Jeszcze. Ale... robię coś nie tak? Nie. Wiesz... myślałam, że jesteś jakiś... a okazuje się, że w zasadzie jesteś zupełnie inny, kapujesz? To nie twoja wina. Wow, czy jest to naprawdę. Zależy. Nie wiem, za kogo mnie masz, ale daj mi szansę, a ja dam ci to, czego pragniesz. Podoba mi się twoja pewność siebie. Mike, żaluzje. Co z nimi? Zasłonie, okej? Przecież nikogo tam nie ma. Mam wrażenie, że ktoś nas obserwuje. Możesz czyli pewnie obserwuje. I jak mnie zasłaniał, to ktoś wyskoczy. Naprawdę dziwnie się czuję. No tak, okej, okay. Czyli cokolwiek ich goniło, obserwuje ich teraz. Aktualizacja statusu. Chcesz super dobre frytki? No mogę wziąć te dwa fryty. Szczerość spadła. Ale zobaczcie, jak bajeruje. Ziomeczek. O, Jess! Popatrz na to! To wypaliłeś ogień? Nie, to coś lepszego. Czy on znalazł jakiś ten? Co znalazł? Broń jakiś ten, no jakąś... jakąś wiatrówkę. No. Żaluzje? E? Proszę. Podoba ci się? Nie zwykle. Daj facetowi szczubę i zacznie odstawiać rynku. Nic. Okej. Okay. Ja pierdolę. Ona nigdy nie powie, co jest między nami. Dobra, zaraz coś pierdzielnie. Ta muzyka wręcz tutaj już nastraja tutaj. Dziękujemy. Aktualizacja statusu. Dowcipność i szczerość jeszcze spadła. Jezu. A czemu ta szczerość tak spada? No bo on ją kurde po prostu, wiesz, gra kozaka, właśnie pewnie boi czegoś.
zgrywa, wiesz, jakiegoś no, ziomeczka. Voilà. Żaluz jest zdobyty. Jeszcze jedna jest, nie wiem, czy wiesz. No dobra, przyjmijmy, że jedna wystarczy. Wybacz, ja... Przepraszam, chyba trochę panikuję i po prostu ciężko mi to ciągle podtrzymywać i... Co znowu podtrzymywać? Słuchaj, nazywam twardą laskę, seks bombę i w ogóle, ale w środku, mówiąc szczerze, nie jestem szczególnie pewna siebie. Andy, tu nic dla ciebie nie ma. No, co wybierałe? Pokrzepiająco, no nie bądźmy chamami z kurwysynami. No jemu to się może przyda. Co? Leś, nie zgrywaj mi tu przestraszonej biednej. Ej, miało być pokrzepiająco. No może to widzisz, to jest właśnie to, o czym mówiłem, te takie chamskie wybory. Jestem skomplikowana. Ekstra. Co? Myślałem, że. Powiedział ekstra, a nie świetnie. No, że jesteś taka, jaka wydawało się, że jest. Ej, idź czy sobie. Czy ja tak konkretnie łatwa? Nie. A, nazwałaś po imieniu. Nie jesteś... Małe, zostaw, to tam nic nie ma, kurwa. Michael. No i chyba się nie zdrali. Chyba tak. Chyba ktoś zaraz pójdzie. Cześć, nie wolałbym, żebyś nie był taki śliczny. A to w sumie oni obydwoje grywali. Beznadziejni są oboje. No. Ale zobaczcie, jednak. Czy jednak im się spodobał? Więc i z tobą sobie poradzę. No to bardzo chętnie ci w tym pomogę. Dobra. Kiedyś w końcu coś zaskuje. Może tak. Czekaj. Efekt efektu motyla. Uratuj damę. Majek to coś jeszcze. Okej, teraz tak. No przesuwaj. Ale Majek już nie da rady zajmować dalej. Jessica oparła się za lotą Majka. O kurwa. Słabo. Tutaj te żaluzje niespecjalnie pomagają. Ta, cokolwiek to jest, to widać, że potrafi wynaleźć sobie w ciemności jakieś te... Na jakiś noktowizor. No jakieś takie wykrywa ciepło czy coś. No tutaj sugestia jest, że coś się dzieje. Kocie, nie złapiesz żadnych cień. Co, już nie wróci. I znowu status aktualizacja. Odwaga? No troszkę wzrosła, chyba mimo nie to wzrosło nawet. Ale na słabo to jest na razie. Latarka nieodłączny tutaj element. Alan Wake. No, Alan Wake. O! To oni nawet nie czują tego zimna? Powinno pidzić teraz, chuj. Telefon? A to jest jej telefon, dał telefon. Tak. No raczej, to jest raczej człowiek. Zwierzę chyba nie byłoby zdolne tutaj do... Boże, zaraz coś wyskoczy. To twój telefon! Kurwa, nie dziwi cię to? Co? Jak to mój telefon? Nie wiem, po prostu... Wleciał przez okno. Kurde, wiadomość, tak oczywiście. Cholera jasna! Co? Żałosne dupki pewnie za nami polazły i teraz kurki sobie lecą, akurat kiedy chcemy zabrać się do roboty. No kto zginie? Kurwa, gdzie ty idziesz? Hej! Ej, zjemy! Do was mówię! Wiem, że tam jesteście! Czemu to upierdalacie? Aż tak bardzo chcecie nam popsuć tę bawę? O. No to wiecie co? Nie dacie rady! Nie uda wam się tego zepsuć! Michael i ja będziemy się pieprzyć! Dokładnie tak! Będziemy się ostro bzykać! I to na całego! Także miłej zabawy, bo my na pewno się zabawimy! No jak mówiła, zgrywa. Tego tylko brakowało. O nie! Chyba nam nie wyszło, Paweł. Chyba właśnie zaspoilerowałeś tu sprawę. Kurwa mać! Na pierwszą górę. Okej, okay, dostaliśmy coś. Sama nie wiem. Popij za following. Dzięki za follow.
tylko musimy się przekonać. Dobra, grubo, grubo. No nie, już jestem zła. Ale co dobra, jeszcze nikt nie umarł. W sensie, ona tylko została porwana, ale no, słuchajcie, Michael to już ma po prostu, słuchajcie, jak miał wcześniej brązowe gacie, teraz już ma czarne. Czyż naprawdę w tym momencie się straszył podczas seansu? Tak, chciał pokazać, że wszystko było z nim okej. Może nie powinniśmy wspominać o siostrach. No ale przecież po to tu wróciliśmy. Okej, wracamy do tego wątku, kiedy na początku tego chapteru tu wzywali duchy. Może przesadziliśmy. I Joss się troszeczkę zasolił. Chyba okay. Oni to zrobili, wiesz? Być może. Bo w sumie, tak też w pewnym momencie myślałem, bo w sumie, żeby decydować o tym, gdzie to pójdzie, no musisz mieć siłę, więc jeśli dwie osoby naraz w tym samym kierunku poruszają tym, no to pewnie mogą przebić Josha, który jest sam, tak? I wtedy on faktycznie mógł się troszeczkę tutaj tym... Co? Wszystko okej? Tak, chyba tak. Ja już nawet co? Nie... Coś tam było za książkami. Co to jest? Przycisk? Na co to komu przycisk? Dobre pytanie. Okej, okay, sekretne pomieszczenie, a za nim będzie pies, jak w Silent Hillu? Strzelam, że cię pies i będzie zakończenie i koniec. Nie no, bo nie będzie rzeźniczy ten. Mózg eksploduje. Jesteśmy w jakimś filmie, czy co? Oby to była komedia romantyczna. Proszę Washingtonów, to w końcu oni mają w domu tajne przejścia. Może nawet o tym nie wiecie, nie to bardzo stare miejsce. To co? Bardzo stare miejsce? Zaglądamy tam. Panie, w sensie mamy się może te góry, a nie koniecznie ten dom. Tak, dzięki. Okej, okay, to tym razem już jesteśmy Chrisem, czyli Ashley dosłownie tylko zrobiliśmy jedną rzecz. Kamera, okej. Okay. Pająk. No to co w tym u psychologa pająk zaznaczyłem. Tak, wybieraliśmy pająka. Więc pająki tutaj będą atakować naszych... Okej, okay, kolejne znowu zdjęcie. Dziewczęta. Dziewczęta. I co? Co znalazłeś? Co to jest? A, zdjęcie. Musiał zostać zrobiony na parę miesięcy przed zaginięciem bliźniaczek. Na pewno będzie jakiś motyw, że one się zamieniły miejscami, bo... I will take them and bleed them like pigs and rip their soft white skin off. Fucking 16 years I waited. Dobra, ktoś czekał, żeby je zapierdolić od 16 lat. Grubo. Jasny gwint. Od ich urodzenia w sumie. Dobra, wiesz co, nie ma co tutaj przed Ashley odkryłaś, co się dzieje. Nie chcę cię straszyć, ale spójrz na to. Co? Wiesz, co to jest? Myślę, że to właśnie o tym wspominała tablica. Wskazówka? Tak. Może popełniłem błąd. To są pogróżki. Chris, robi się poważnie. Musimy znaleźć Josha. Teraz, już! O kurwa. Tam była taka wstrętna tekstura w tle. Nie wiem, czy ją widzieliście za oknem. Okej, okay, dosła szczerość przynajmniej. A może? Josh chciał je zabić. Jest ich bratem. No tak, ale co miałem na myśli? Może Josh jest adoptowany na przykład. A one są no, prawdziwe. No to już taki już mocno wchodzisz, ale być może, no kto wie, no 16 lat. W każdym razie to jest taki jakiś w tej chwili hint dla nas. Okej, gdzie mam iść właściwie, bo tak w sumie nie wiem. To kurwa było? A, otworzyły się drzwi. Co i cały czas nie ma prądu, cały czas jesteśmy tutaj skazani na wycie w ciemności. Boże święty. Światło z dołu. Tam jest światło. Okej, to czekajcie, w ogóle pierwsza wskazówka to było to. Pamiętaj, to był 98 rok. Lipiec 98, a wcześniej był lipiec 2013, 16 lat? Nie. Ile tam było? Kiedy one zginęły? W 2013 były te zdjęcia robione. No. Jakieś. Ile tam jest? 2 lata i później 13-15, no to tak prawie 16 lat. To widać, może jest jakieś połączenie pomiędzy tym. Musi być. No to jest właśnie. 16 lat, no to. Wiesz co, ja tu nie chcę jeszcze czegoś głupiego sugerować, ale też mówią, spuszczę krew z obedrę z jasnej skóry. A przecież Joss jest taki troszeczkę ciemnawy, nie?
No. Czyli co, może on to jest ciemnawy? Tak? Czyli to może byłoby, znaczy tak trochę wygląda, nie? To, no to może mówię, no, byłaby takie jest... sugestia, że może on faktycznie nie jest jakby ich biologicznym bratem, nie? Masz to? Tak. No przecież nie ma prądu. Dziwne. To idziemy, kurwa, do piwnicy. Będzie grubo. A to może nie na górę w takim razie. A gdzie jest zejście na dół jakieś? Może z innej strony domu. No coś tak czuję też. Jest, ale te ujęcia tutaj naprawdę... Albo najgorsze, nie ma tam przejścia. Co to było? A coś znalazło? Nie. O kurwa. Możesz. No coś zaraz wyskoczy. Coś zaraz wyskoczy, bo to jest niemożliwe. Myślisz, że ktoś naprawdę polował na Hanę i Bet? Jeśli tak, to naprawdę strasznie posrane. Co to jest tam za tym oknem się dzieje? To śnieg pada. Wygląda jakby się, kurczę, sypały jakieś, nie wiem, rozkruszone lustro. No trochę do tego właśnie też bym pił. Do tego, co teraz piszesz. Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Szanowny doktor Słowham, bardzo dziękuję za odpowiedź. Dobrze wiedzieć, że plemię wciąż czuje się przywiązane coś w plemię. Nawet jeśli mamy z tego podobieństwo problemów. Graffiti nie proszę mi gościć śpiącą część budynków. Było, nie było, to właśnie tu mieszkali przodkowie. Nawiązywałem kontakt z potomkami plemienia i zamierzam płacić darowiznę na rzecz ich rody starszych. Zdaję sobie sprawę z tego, że nieprędko zapomną o ranach, które znali w przeszłości, ale czuję, że to krok potrzebny do mojego kierunku. Z poważaniem Melinda Washington. Czyli? Jeszcze nie, bo kurde... Coś z tyłu jeszcze. Tak, ja przez przypadek to wyłączyłem, bo opuściłem R2, tam jeszcze kurczę jest jakiś PS i to taki dosyć ważny. Na odwrocie, znów pojawił się ten świr. 4 grudnia 21.11, więc tylko szopy z generatora, żeby to nie zapisywać. Beka. Potem postawać jakieś sprawy z rdzennymi ludami, czy coś w tym stylu. No i tutaj widzimy jakieś... Indianin. Tak. Ikona, czy nie, jak to się nazywa, jakaś... Wód indiański. Mhm. Nie wiem, chodzi mi po prostu o to, co to jest, to jest jakieś, nie wiem, płachta, jakieś płótno. No dobra, to tutaj zaczyna gra wchodzić na jakieś takie tematy właśnie mniejszości etnicznych, jakieś tam, kurcze, nierówności być może z tego wynikających. I ktoś się mści za kogoś, bo coś tam. Słuchaj. Nie da mi spokoju coś, co widziałem wcześniej z Sally. Czyli? A to Sam jeszcze istnieje, ona poszła się kąpać, taki tak? Plakat ze zdjęciem poszukiwanego, jak w westernach, wiesz? Mm. No i? A Sam była pewna, że ktoś za nią łaził tam na dole. Czyli co, myślisz, że na tej górze jest z nami jakiś przestępca? Może to właśnie on grasował wcześniej na w razie. No na razie, do następnego. Jak ktoś tutaj kontynuację tego streama może oglądać na YouTubie. Link jest na dole w opisie kanału na Twitchu. Chris, jeśli tak chcesz mi pokazać, to wiesz co? Jesteś zwolniony. To chyba wiatr. Słyszałaś? No dobra. To było z kuchni. No tak. Dawaj. Czy to będzie teraz z jego perspektywy? Kurwa! O kurwa! Tak, pamiętamy to, że Crown zatokował Ashley. Czyli Crown ściąga i Ashley, i Chrisa. Gdzie on ją ciągnie. No dobra, zawiązuje się ta fabuła nam powoli. Już naprawdę się robi interesująca. Aż szkoda, że już musimy kończyć zaraz. Leseczka. Jak się tylko skończy ten chapter, to będzie wszystko na dzisiaj. I tak sam się kąpię. Tamci są w tej chatce, to jest kurwa mać. Weź zabierz. Co, będzie kolejny chapter, tak? O, tutaj już rozkrojony króliczek.
Dobra, to może ty chcesz teraz tutaj... No ale chyba to już się kończy. Tak, no to zobaczmy tę decyzję, zacznie się chapter i już wtedy skończymy. Zabierz ten... kursor. Co? A. My i tak już kończymy. No jak strzelam, że tak, zakładam, że po prostu te no, rozmowy są pomiędzy tymi chapterami, tak? Więc no... Udało ci się poznać. Josh, tam jest. No to teraz chyba będziesz podejmować decyzję, może już tak skończy. Nie lubisz ich tak bardzo, jak to pokazujesz. Cóż, to jest ćwiczenie na szczerość. Powiedz, którą osobę z każdej pary najbardziej lubisz. Twoja odpowiedź jest naprawdę bardzo ważna. Chyba nie musimy się śpieszyć. No to ja, mi ciężko wybrać, szczerze mówiąc. O sam tak naprawdę mało wiemy, o Joshu trochę wiemy, tak? Że w sumie niby podejrzewaliśmy go różne rzeczy, ale w sumie tak na dłuższą metę to teraz troszeczkę... Znaczy, nie wiem, ja uważam, że on jest przejebany i że on ma jakiś związek, ale go lubię. Znaczy tak, dobra, on może być zły, ale jako postać jest fajny. Tak, więc ja bym go wybrała. Dobra, to wybierzmy go jako postać, ale też no, to nie jest tak, że nie lubimy sam, tak? Tylko no mało oni tak naprawdę póki co wiemy. Matt. No weźmy Matta, ja też bym wybrał Matta zdecydowanie. Czy na razie sami mężczyźni. To będzie za chwilę, wszystkie ogłoszenia za chwilę jak będziemy kończyć i będę ogłaszał wszystko, także po kolei. Dobra, tu mam ciężki wybór, bo ten Chris trochę mnie wkurzał na początku, ale potem troszeczkę taki ten, a Ashley ma... Ale Ashley jest mało, no to może znowu Chris. No, wybierzmy tak, bo też w sumie wybierać Ashley tylko dlatego, że wybieraliśmy wcześniej mężczyzn, bez sensu. Jesteśmy seksistami. No, tak się ułożyła ta fabuła póki co. No nie, tutaj szczerze... Żadnego z nich nie lubię. Nie, też nie. Dobra, to kogo mniej? Dobra, powiem tak. Jessica przynajmniej się przyznała, że zgrywa, więc Jessica bym wybrał. Dobra, tutaj smirknął. A dobra, rozumiem już trochę na czym to polega. To jest taka eliminacja, że w końcu wybierze postać, której najbardziej nie lubimy i ją pewnie zapierdolę jako pierwszą. Sam. No to nie? No ja. Too late. No too late. Ja bym się zastanowił trochę dłużej. Mike czy Ashley? Ja wolę Ashley. No Ashley. Więc teraz został Mike i. Jessica i Emily. Jessica i coś jeszcze. Nie, Mike i Emily. A, bo to było ten. Kogo najbardziej nie lubisz w tej swojej grze? Którą tak gorliwie prowadzisz? Dobra, to może zastanówmy się trochę dłużej, tak? Bo tak, z Emily była sytuacja taka, że najpierw kazała nosić Mattowi te walizki, potem po to, żeby się obściskiwać właśnie z Mike'iem, tak? W sumie to tylko było takie obściskiwanie się, nie? Ale no w sumie no, Matt ma prawo być wkurzony o to, moim zdaniem. Ja to go rozumiem. Potem Emily tak. Wpada i robi gówno burzę z Jessica, w sumie o nic tak naprawdę. W sumie co Mike zrobił na dobrą sprawę? Mike nic. Tylko po prostu się przed Jessica popisuje, że jest jakimś tam kotem, nie? A Emily kurde miała ból dupy do Jessica i jeszcze chciała dymać Matta, więc ja bym wybrał Emily mimo wszystko. Dobrze. I też tak jak na początku uważałem, że ona powinna pierwsza zginąć. I pierwsza zginie, więc być może właśnie zadecydowaliśmy o tym. Ci, którym brakuje pewności na obu, zachowują się, jakby mieli jej sporo za dużo w tym przemrze. Coś w tym jest. To czasem nie jest tak jak... Oczywiście koniec czasu, znowu 500 zł. Skończył nam się czyli już 1500 czas. Poszło. To co, do zobaczenia. Nie, chyba na 2000. To powinno być 1500 plus. Okej, podoba mi się tutaj ta w ogóle, że to się zmienia. Się zmienia. Tu później będą zwłoki w ogóle wisić jakieś powieszone, tak będzie. No dobrze, także tu będzie wszystko. Ja, tu jest jakiś autosave, nie? Nie jest autosave na pewno. Wydaje mi się, że tak. Dobrze, najwyżej to się odrobi. Także już na dzisiaj będziemy kończyć. Siedzieliśmy dzisiaj no już prawie czwartą godzinę. Czyli no to będą w sumie trzy filmy, bo ten pierwszy początek tylko trochę spieprzyliśmy z ustawianiem tutaj tych komputerów wszystkich, także to jest taki stream, no faktycznie, że dłużej trzeba będzie pograć. Nie mówcie mi ile chapterów jest, ja chcę wiedzieć, chcę się sam o tym przekonać. No i też no bez sensu jest, żebym później sam to grał, tak? Będziemy grać razem, tak?
Więc no to raczej kwestia jest bardziej, kiedy ty masz czas, tak? Bo ja to w sumie, no, jak mi powiesz kiedy, co i jak, to ja się jestem w stanie, jestem dosyć elastyczny. Także jeśli chodzi o następny stream z Until Dawn, to no śledźcie fanpage Kaśki i mój. Bardziej mój, bo mój jest taki, no, mój jest totalnie o tym streamie, tak? A Kaśka, no, zajmuje się wieloma rzeczami. Także ja na pewno na moim fanpage'u będziecie mieli informacje o tym, co się kiedy dzieje. Macie informacje o wszystkim, jak przechodzę Kingdom Hearts po kolei, jesteśmy już całkiem daleko, jeśli chodzi o serię. O jakieś inne streamy też, także no generalnie się interesuje was content na Furben Streamie. Polecam obczaić też właśnie tutaj wszystkim ludziom, którzy dzisiaj odwiedzili stream, którzy wcześniej na Furben Streamie się nie pojawili, to polecam wam odwiedzić, zobaczyć poprzedni content, jeżeli interesuje was, powiedzmy, przechodzenie wspólne innych rzeczy. To jak najbardziej to się wszystko pojawi. Ja też mam plany streamować fajniejsze rzeczy, to oczywiście no, muszę kupić sprzęt do tego. Także na chwilę obecną nie jestem w stanie wam powiedzieć, kiedy odbędzie się następny stream Until Dawn. Ja byłbym za tym, że po prostu może następny piątek, jeśli nie będziemy zajęci, tak? Zobaczymy, będziemy także, informować. Także bądźcie tutaj, trzymajcie rękę na pulsie, ja będę was update'ował. Jeśli chodzi o dzisiejsze nagranie tutaj, to ono pojawi się na YouTubie, także jeżeli jesteście na stronie Twitchowej tego kanału, możecie na dole znaleźć link do YouTuba. Tam wrzucam każdy stream, jaki nagrałem. Tam jest już ponad 100 godzin materiału z Kingdom Hearts, Tekena, z Final Fantasy X. Więc i teraz również właśnie nowa rzecz się pojawia na streamie. Więc to będzie wrzucone. No jutro będę to pewnie wrzucał, więc można się spodziewać, że jutro wieczorem to pojawi się na YouTubie. Więc jeśli ktoś chciałby to obejrzeć jeszcze raz, bądź po prostu nie miał okazji tego obejrzeć, bo był czymś zajęty czy coś, to jest okazja, żeby tam zajrzeć. Ja też będę o tym informował, więc tutaj ja staram się informować wszystkich na bieżąco, co się dzieje na streamie. No na chwilę obecną nie jestem w stanie przewidzieć, kiedy Until Dawn będzie, ale jeśli będzie, to raczej w takiej formule jak tutaj, czyli po prostu siedzimy tutaj w tym pomieszczeniu i razem to gramy. Na pewno nie będzie sytuacji, w której ja będę sam nagle, no bo to no nie po to gramy razem, żebym ja później część historii przeszedł sam. Także tutaj na zakończenie coś może ty jeszcze masz do tej ogłoszenia, do przekazania. Dziękuję, dobranoc. No, bardzo, bardzo tutaj... O, masz świecący mikrofon. Tak. Świeci się na niebiesko. Świeci się na niebiesko, jak działa. W każdym razie bardzo szybko i konkretnie. No, moje pożegnania na streamie czasem potrafią trwać pół godziny, więc to zależy od sytuacji i od dygresji. Dobrze, w takim razie dzięki wszystkim za to, że byliście dzisiaj i widzimy się następnym razem na Furben Streamie. Zachęcam do śledzenia innych kontentów tutaj na kanale. Także miłego weekendu wam życzę. Do zobaczenia następnym razem. Siema, cześć. Easy.